Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i po drugiej stronie gdzieś się tłucze Mardaw. Co ty tam robisz? Siemaneczko, szukam gliny. A, bo tak brzmi, jakbyś nawalał drzewo, co najmniej. Nie, dirta. Aha. No dobra, jak widzicie, kochani, tutaj już zacząłem robić ściany działowe. Właściwie to... Czy ja mogę to rozwalić kilofem? Bo mi nie leży to. A, czekajcie, nie piłę mieliśmy. Czekaj, piłę mieliśmy. Dawaj, piłę. Weź skraftuj może drilla. O, dobra. Drilla, powiadasz. Augera w sensie. Auger. Znaleźliśmy trochę części, kochani. Ale chyba brakuje nam jednej... Ta! Takiej jakby kierownicy od roweru, wiesz? Uchwytu tak zwanego. No, no, no. Jeszcze patrzę dla pewności, czy tego gdzieś nie wrzuciliśmy do jakiejś... Myślisz? Coś idzie. No, uważaj, idzie do ciebie. Nie do mnie. Znaczy, do pojedyncza mnie też nie. Pojedyncza sztuka. Do ciebie. Właśnie wszedł do domu. A cześć, kolego! Jako krytyka na raz! Oj, miał bardzo dobrze. Takie rzeczy to lubimy. Skórę miał. Mhm. Popatrzcie, no nie wierzę. Hallo! Facet na golasa w trzcinie. Tego nie było jeszcze. No popatrzcie na to. Co ty tam robisz? Raz, że szukam gliny, a dwa, już powoli robię wejście do kopalni. A, to tam będzie kopalnia? Dobrze, dobrze. O! Zniknął mi. Był Mardart i go nie ma, no patrzcie. Dobra, ja tu się staram dalej kończyć na przy... Sięgnę, dobra. Kończyć ścianki. Ten dom zaczął wyglądać. Że przy okazji może zrobimy sobie fosę powoli. Fosę? Zgłupiałeś? Nie, ale wiesz co, będziemy później będziemy bardziej szaleć, to myślę, że niegłupim pomysłem będzie pomyślenie nad jakimś solidnym murem. No. Nie musi być super wysoki, tak tylko żeby zatrzymał psy i te wredne zombiaki. Jestem malutki. Oj, by się przydało glina, by się zaczęło robić narzędzia porządne. No właśnie, glina, kochani, to jest podstawa w tej cholernej grze. Ale niestety gliny nie posiadamy. Ano, nie posiadamy. Chlup. Trupa rozwaliłem. Mardar, spadaj, ekipa idzie wyburzeniowa, ekipa. Chowaj się, kuca i nie wiem. Czekaj, idą... Idą tak... Oj, mogą zahaczyć o ciebie, uważaj. Lepiej wyjdź na kuckach i szybko się oddal. Idą wprost na dom i tak trochę na ciebie. Oż. Dobra, już się oddaliłem. Ty, w mordę widzisz ich? Mhm. Cholera, przez dom będą szli, no. Kucam. Dlaczego teraz? Dlaczego ja? Ale ile? No właśnie... Idę na dach. Jestem na dachu, nie wychylam się. Kurde, czego oni chcą ode mnie? Zapłaciłem podatki. A to nie skarbówka? Skarbówka, mówisz, że źle pit rozliczyłem? No. O kurde. Dobra, czekajcie, wiecie co? Wooden frame już zacznę robić. Dobra, 80 sztuk, to akurat szybko się zrobi. Aha. Jeden w razie czego w domu. Tak, i rozwala nam szkło jakieś. Coś nam... A, bo tam był... Patrzę. Jezus, przez okno wychodzą nam. Trzeba będzie okna ponaprawiać. Kolejnych dwóch weszło. Spoko, ale widzę jak wychodzą. Ale jak fajnie, oni dookoła i wchodzą do tego domu naprzeciwko, no nie? I wychodzą tam tym tylnym wejściem. Pewnie Krawler, kurde, jakiś się zagubił. Nie, dopiero docierają do naszych budynków Krawlery.
Cholera, ile ich jest. A to jakaś wycieczka szkolna, ty. Mhm. Normalnie za ręce się trzymali. Od... Zauważyli mnie? Dwóch grubasów mnie zauważyło? Odwrócili się bezczelnie. Dobra. Jest kicha, jest kicha. Trzeba ich teraz zabić. Krawlery weszły, czy już wyszły? Jeden wszedł do środka. Już właśnie zginął, no. A dwóch mija budynek właśnie. To niech mija. Aha. Pieprzony grubas, no. Ała! Co mnie bije? Co mnie bije? Chyba jeden mnie tylko przylukał. Dobra, jeden mnie przylukał. Okej, jest luz. No i trochę tłuszczu zawsze. Przeszli? Przeszli. Jezus Maria, ale ich dużo było, ty. No, czy to tak się zbliża się 12 dzień? O cholera, to się 12 dzień zbliża. Jaki 12? 8. 8, tfu. A, nie 8, tylko 7. Dzisiaj jest 7 dzień, dlatego ty wiesz, co to w nocy będzie? Mhm. Zawsze, kochani, jest system taki, zapomniałem wam powiedzieć, że 7 dnia naprawdę olbrzymia horda potrafi przejść, szczególnie w nocy. Także o 17 wchodzimy do budynku i się z niego nie ruszamy, a najlepiej na dach. Dokładnie, jestem za, a nawet przeciw. Jaj, to będzie bolesne. A to poprawili, bo w poprzedniej wersji był z tym problem tak naprawdę, bo... tego 7 różne rzeczy się działy. Ty, ostatnim razem może te psy to już takie była, bo zapowiedź, wiesz. Mhm. O, dobra, to będzie takie... No... Dobra, to już więcej nie potrzebuję na razie. Tylko potrzebuję... O, tego. Będzie ładny domek. Później okna się powymienia, bo ja to... nic nie mówię, ale jeszcze nie znalazłem gliny. Będę musiał pójść poszukać też, co? A no, by się przydało. Byłoby szybciej. Myślisz, że kopanie przy jeziorze czy rzece to coś da? Wątpię. Dobra, tam będzie taka wąziutka, kochani, to będzie sypialnia nasza. Już są łóżeczka, fajnie. Fajnie to wygląda nawet, podoba mi się. Szafeczka, te sprawy, tylko ten kibel trzeba usunąć. Coś... tam postawić coś. Dobra, zaraz skończę, już ostatnio część ściany robię i możemy iść. Znaczy mogę iść, bo... Ty, ale to mówisz, że ten... kopiesz siekierką kamienną. Mhm. Jezu. Nic innego nie mam, nie? Prawda jest taka, będziemy mieli glinę, to jesteśmy ustawieni. No, bo się iron zacznie. To jest. Dobra, odkładam narzędzia. Właściwie to painkillersa dziubnę, bo trochę mi gruba zestunował mnie. Czy ja mam w ogóle jakieś itemy? Czekajcie, pochodnia jeszcze. Gdzieś ją tutaj postawię, żeby było jaśniej. Tutaj, o. Wszystko fajnie, Mardart, tylko kurde... A, patyki se zrobię, no. No dobra, patyki se zrobię. Idę pod... A, trawę chyba też mieliśmy, nie? Mhm. Ja w razie czego 20 zebrałem jeszcze. To ja 4 wezmę. I co tam jeszcze? A, i kamyczki. Mhm. Dobra, trzeba siekierki zrobić. Właśnie zaczynam ostatnią z 6, które zrobiłem. Jezus, tak szybko? Mhm. A same pomarańczowe wyszły. A, to już tak dobrze ci idzie? Wiesz co, bardziej mi się wydaje, że to jest kwestia szczęścia niż tego levelu. Znaczy wiesz co, pewnie... O, ja... Niby też... pur Stone Axe, taka fiolet... pomarańczowata, no. One mogą mieć większy... Tak, one mają większy na przykład... Wytrzymałość. Wytrzymałość, mają różne rzeczy.
199. No dobra. Idziemy, kochani, szukać, bo to jest 13, że tylko... Już prawie 14. Poczekaj, tylko trupy porozwalam. Bo nie chcemy tutaj... dziwności. I gdzie ja mam poszukać tej gliny, powiedz mi tylko? Nie wiem. Czekajcie, weźmy mapę. Wiesz co, pójdę w tą? Pójdę w stronę rzeki bardziej. Nie wiem, może to to! Walniemy sobie jedną wodę? Tylko tak trzeba uważać, żebyśmy dobrze zwrócili do domu tym razem. Mogliśmy bawełnę posadzić, wiesz? Bo tam przyniosłem trochę. Jeszcze ją pozbieram tutaj gdzie nieco, żeby chociaż jakieś ciuszki zrobić. O! Gniazdo znalazłem! A w gnieździe 5 piórek. Dosłownie jedną sztukę potrzebujemy. Jak to jedną? A, bo tak, bo to się... Kolego, ja cię kuźwa widzę. Co to pilnujesz? Drogi czy co? Chodź tutaj, chodź tutaj. Ale w łeb zarobił, a ja też. Dobra, leży. Leżeć mi tu, kurde, jak ja to rozmawiam. O, dobra, od razu pilsika sobie zapodamy. Tam chodzi zombiak, to tam nie chcemy, czyli pewnie chcemy tu pójść. Może gdzieś tutaj przy moście. Most jest... Dziwnie pod mostem jest, ale dobra. Powiedz mi, jak przy jeziorze chodziliśmy, to my widzieliśmy, żeby gdzieś się glina odsłoniła, nie? A się kuźwa już zmęczyłem, no. Niestety, ale nie. Kolejne 10. O kuźwa, pies tam biega. Dobra, nie, ja tam nie idę. Dobra, to kopię tutaj. Czyli teoretycznie tu można by spróbować, bo to na głęboko chyba nie jest, nie? Kratka głęboko dwie. No tyle co ten, poziom dirtu. Ale zawsze dirta będziemy mieli. Z nim to nigdy nie mieliśmy problemu. No nie? O Chryste, kochani! Kopanie tego dirta to... No dobra, kopiemy, no. Zobaczymy, może się pofarci. Ja nie mam zielonego pojęcia. Sami widzicie, ile walenia jest. Ile trzeba razy uderzyć? 6? 7? Więcej. 8? 8? To nie może być przypadek. Ta liczba coraz częściej nas prześladuje. No żebyś wiedział, kurde, to już nie jest śmieszne. Kurde, gdzie ja uderzam? Trzeba. Aha, tam kolesie chodzą. Dobra, to niech se chodzą. Że nie mamy tego augera, no. Tego drilla, ten wiertełko takie. To byśmy się przekopali w dircie bez problemu. No. Cholera. Dobra, kochani, my sobie pokopiemy. I jak będzie wieczór ewentualnie, to, że tak powiem, się pojawimy... Co to tak blisko było? Ewentualnie ja zrobię dziurkę taką tylko na sztukę. No, albo się pojawimy, jak będziemy w domu, albo jak glinę znajdziemy, więc zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem, kochani, niestety, zobaczcie, dirta trochę wykopałem, 10 sztuk całe, ale powiem wam, nędza. Jest jeszcze alternatywny sposób i chyba go zrobimy po tej nocy. Mam nadzieję, że przeżyjemy tą noc ogólnie. Tak. Bo mi się kończą jagódki. Właśnie by się przydało coś zjeść. Próbuję utrzymać jakiś ten poziom zadowalający, słuchajcie, jedzenia. No, dobra, puśćcie. Muszę zostawić cójki. Woda też się widzę powoli kończy. A nie będę teraz rozpalał ogniska. O nie. Nie pamiętam. Nocy. Miałem już dwie... Słuchajcie, kopałem, miałem kolejną falę. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie wygląda to za ciekawie. Ewentualnie, o, przez ten czas to mogę powywalać te okna.
bo tak nie podobają mi się. I później wstawimy sobie tutaj fajne okienka normalne. O, nie żebym hałasował. Kurde, te siekierki o kant tyłka potłuc, te kurde... Te... Ale dziwne, rozwalasz szybę i nie masz szkła, wiesz, to jest bez sensu. Tak samo przy craftingu nie masz z tego szkła. A no też racja. Nie wymaga szyby. A no. 17:17. Czy to przypadek? Nie sądzę. No dobra, czyli co, Mardar? To lecimy później po kukurydzę, chyba że mamy kukurydzę. Czekaj, nie, ty! Nie, nie mamy. Ja coś przyniosłem chyba. Aha. Gdzie ale tu? Bało, baby nam przy tym urosły. Tak duże? Tak. Mamy dwa nasionka kukurydzy. Gdzie te gdzie ubrania trzymaliśmy? Tutaj, dobra. Dobra, chodź już na wszelki wypadek na dach. Nie kuśmy los. I co ty? Ja kuszę los. Czekaj, teraz mam patyki, mam 28. Bardard, mam pytanie. Co robi drzewo w naszym domie? W domu. Możesz mi wyjaśnić? Nie rosło. No kuźwa, mamy drzewo w domu. No mówiłem, że baobab wyrósł. Ale jak? Kurna wielki. O, mamy, widzicie? Mamy takie trzy z patyków. Zobaczcie, jakie to fajne. Tyk. Cyk, cyk. O, widać dużo przez to. No, prawie dużo. Lepiej jak nie ma okna. No ale przynajmniej lepsze to niż te jakieś kurna kotary tutaj. O. Które trzeba porozwalać. Myślisz, że zaatakują nas teraz? Czy się boją? Raczej się nas nie boją. Dlatego ja siedzę już na dachu. Dlaczego? Ja się myślę, że boją się nas. Poza tym dopiero 18 się zbliża. O, można tu wyjrzeć, zrobić balkon. Ty, może balkon sobie kiedyś tu zrobimy? Spoko. To nie byłoby głupie. Tutaj wejście zamiast kanapy i na balkon. He. Albo o, od strony... Od strony sypialni. Tam ściana jest goła. Chyba coś rozbiłem. Kopię sobie okienko, okienko, okienko. Zombiaków nie ma, nie ma, nie ma. Hej. Kurde, tego nie będę rozwalał, bo to jest z metalu. Ale zrobimy okienka. Fajne będą okienka. Wiecie, docelowo to ja chcę tutaj naprawdę... Co ty tam tłuczesz? Barykada. Już. Tutaj mnie nie było. O. A, jeszcze okno mamy w tym. Kuźwa, jakie drzewo nam wyrosło. Marta, co byś ty kuźwa zrobił? Ty już na dachu siedzisz? Mhm, już od 17. Nie kuszę losu. No nie mów, że się boisz. Mam złe doświadczenia z 7 nocą. No teoretycznie też. Zostaw te okna. Jest ale... 19. Chodź tu. Dobra. Idę, bo się skończyło. Nie mam już siekierek. To dobrze. Czekaj, patyki chociaż nie. Mam, na jedną. Gdzieś tu kamienie było. O! Wiesz co, jedna rzecz, która mnie cieszy? Że ten... nie trzeba tych sharpness robić, tych kamyczków, kurde, popieprzonych. O, dostęp... Ta! Trzeba mieć farta, dostęp szarą siekierkę.
mówisz, że narażam nas na ryzyko? No co ty? Jak będą lecieli, słuchaj, to ty mnie ostrzeżesz przecież, nie? Nie. Nie? Jak to nie? Ty! Ja tu wyskoczę przez okno. Dobra, rozejrzyjmy Skacz. Się, czy... Nie ma nic? Nie ma nic. Marder, to tam robisz na dachu w portki. Nie. Tak naprawdę siedzę na pulpicie. A. Ty masz pulpit? Kurna, Mardart. Przez okna nam drzewa wchodzą. Nie widać nic przez nie. Z dachu też nic. Aż tak wysoko? Mhm. Zaczynam się bać. Robi się... Naprawdę ciemno. Dobra, nie, to już jest koniec te mojej zabawy. Mardar, czekaj na mnie na dachu! Jakie drzewo wielkie! O kurde, jaki zombiak. Ej! Ale ty, czekaj! To mi się świecą oczy. Ej, no nie bij mnie, no! No. Mnie pomyliłem, co jest po prostu z zombiakiem. Jaki baobab nam wyrósł, miałeś rację. Ale kurde, taki giga! Czy to są dwa drzewa? Nie, to jest jedno drzewo. Ja pierdzielę. Nie no, jego trzeba ściąć, bo przez okna nic nie widzimy. No. Ale nie idę tego robić w nocy, zapomnij. No ja nie mam siekierki do tego. To ci dam. Chcesz, to idź. Śmiało. Tam się zespawnowali chyba w budynku. Tym malutkim. Szczerze, pomyśl tak. Fajnie by to wyglądało, jakbyśmy tam doprowadzili wszystko do... ...ładu. Do ruiny. O Jezus. Nie, doprowadzili do tego, zrobili odpowiedni mur, jakiś tego, jakieś przejścia między tymi budynkami i tak naprawdę fajnie by to wyglądało, no. Takie odremontowane osiedle, bo te wszystkie, wiesz, te okna, sam fakt, że te okna takie zniszczone są, to już po prostu... Wygląda jak rudery, a to się da naprawdę ładnie odstawić. Później może... Czekaj, wiesz co? Ja spierdzieliłem jedną sprawę. Mogłem wziąć drewno już do przerabiania. A najśmieszniejsze jest to, że później możemy się przenieść, jak będziemy chcieli, do tego mniejszego, ładniejszego budynku. Tego tam na wprost. Ale on ma mniej wytrzymałe ściany. No tak, ale jak już będzie mur? Tak czy tak, wolę. Ty będziesz mieszkał w garażu, ja w apartamencie, no. Ja se tu zostanę. Dobra, żartuję. Ale fajnie, że mamy latarnię po środku chociaż. Ty, no ale o co, kaman, kurna. 23:46 i dupcia, nic. Hallo! Co tu uderzyć, żeby było słychać? Ty, samochód rozwalić. A właśnie, kochani, trzeba uważać, jak się rozwala te samochody, bo podczas rozwalania ich się nie da kill-offem tak łatwo, bo one wybuchają w końcu. No i w efekcie, jak wybuchną, nie wiem, jak ja wam to powiedzieć, ginie się. Już raz to sprawdziłem. Nie wiem, po co rozwalałeś samochód. Bo mi stał na drodze. Straszne rzeczy opowiadasz. Ty, no ta cisza jest niepokojąca. Mhm. No słuchajcie, day... A, bo to już day 8. Może ty, może to. Może ta noc poprzednia, gdzie psy leciały, to była ten dzień 7. Nie, wątpię. Która jest ta noc najgorsza? Z 7 na 8, czy z 6 no właśnie, na 7? No ostatnio była ta z 7 na 8. Przy pierwszym, powiedzmy, sezonie. No ty, no ale już mamy pierwszą godzinę. Dobra, i tak do 5-6 trzeba poczekać. Dopiero no, wtedy. Poza tym zauważyłeś, że jeszcze jest widać, co się dzieje wokół? Wcześniej nie było, poprawili to. Poza tym jeszcze postawiłem pochodnie jakby coś. Ja zauważyłem, że mgła, i to fajnie, bo to mgła się najczęściej robi tak o godzinie 5 rano? 4, 5? Jakoś tak, nie? W rzeczywistości. Jeżeli jest... O,
Kucaj. Chowaj się. Zejdź stamtąd. Mówisz przyjaciele idą. Ale ile? Jeszcze psy. Cześć, Mardar. Jak się masz? A bardzo dobrze, a narzekaj, że jest tak spokojnie. A jaką klatę ty masz, no facet. O! Tak. Hurra! Hurra! Teraz wyglądasz jak prawdziwy ten... jak to się nazywa? Futbol amerykański. Futbolista, taki wiesz, zgarbiony, taki gotowy do startu. Na golasa i z haskiem tylko, żeby sobie u bani uszkodzić. Ty przestań hałas. Gupek. Gupek? Oj, oj. Każdy gupek strzela w słupek. Chyba sobie poszli. No. Boję się wskoczyć. Nie wskakuj, co? To się często źle skończy. O, na drugie drzewo mamy baobab. Jedno malutkie. Ty, te drugie drzewo byś zostawił, co? Bo ładnie wygląda. Przy drodze nam urosło ładnie. Te cienkie trzeba wywalić tylko. No i ten baobab spod okna. Ale tamto drugie bardzo mi się podoba. Bardzo ładne drzewa są teraz, kurde. Wcześniej to takie kuźwa... A skąd, dokąd w ogóle szli? Wiesz co, biegli od strony tego małego z garażem? Mhm. W naszą stronę. Więc tak, ale o dziwo nie przebiegli przez garaż, tylko obok. Mhm. Mardart, po nocy masz bojowe zadanie. Wytnij to. A ty masz bojowe zadanie, iść po kukurydze. Dobrze, dobrze, ale to będzie już w następnym odcinku pewnie, nie? Bo to... Jak chcesz. Jesteś pewny? No, wiesz już. Ile można nagrywać odciórkiem? Słyszę zombiaka. Nie, dobra, nie wychylam się, bo mnie jeszcze zauważy. Ty! To jest z kamienia. Powinien być odgłos blachy, nie? A czekaj. Ciuć. O-o. Co żeś narobił? Jestem Sunset. Coś ty narobił? Ła! Wiesz co? Jakby walnąłbym cię z pałki, ale później musiałbym ją naprawiać. A prosiłem o coś. A dlaczego chodzisz w samych majtkach? Bo lubię. Mówisz, że lepszy przeciąg. O Jezus. Gdyby, kochani, mój kanał był na zasadzie bardziej for fun niż... znaczy, jakby był... Inaczej, odwrotnie. Jakby był bardziej profit niż for fun, to bym zarządził zbiórkę dla Mardarta na spodnie. Ale to wiecie, to głupi pomysł. Ja mam samego. Menda. Co? Menda normalnie. Ale musiał mnie? No ty miałem być takie spodnie z tyłu, takie jeansy. I z tyłu na kieszonce wygrawerowane 7 days. Coś się ciągnie. Coś pełza. Pewnie... Dobrze, że oświetliłem. Przynajmniej widać co... Tylko, że sęk w tym, że teraz poprawili, że jeżeli my ich widzimy, to jest szansa, że oni nas zauważą. A wcześniej to oni do góry nie patrzyli. Mówię, że to bliżej. Trzeba wyciąć. Ty, szósta godzina. Zwariowałeś? Raz się żyje. Dobrze, tnij. Tnij, majleńki! Chcesz piłę spalinową? Nie, dzięki. Pobawię się tym. Czekajcie, tego... Nie próbuj piły spalinowej. Nie próbuję piły spalinowej, jest niesmaczna. Mówisz za ostra. Zbyt pikantna. No co za cham. Uciekaj!
Czy oni już nie biegają? No oczywiście, że nie. Na pewno? Na pewno. Dużo drzewa było z tego? Nawet dwie sadzonki. No. O, widzisz, takie jak duże, takie fajne przy drodze nam wyrosną, to zostawiajmy, nie? A te małe badylaste. Dobra, jakieś sadzonki z tych małych. Level up, you are level 12, yeah! Ja nie, daj jedną sadzonkę, a już za późno. Chciałem sobie, żebyśmy taką aleję byśmy sobie zrobili fajną. Przy drodze, ale widzisz? To już w kolejnych odcinkach. No. No dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało, przetrwaliśmy noc, więc komentujcie. Subskrybujcie. I trzymajcie się, do następnego. Siemka. Hejka.